Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo proszę o postawienie plusików, czy mnie dobrze słychać i czy dobrze widać, czy ja nie muszę tutaj poprawić światła, czy jeszcze coś. Dajcie znać. No dobrze, dziękuję. Dziękuję, wszystko w porządku, widzę. Dobrze. Nazywam się Julia Poliakowa, jak już wiecie, jestem kosmetologiem i dzisiaj prowadzę webinar, w którym będziemy mówić o zbrodniach urodowych, czyli o tym, jakie błędy najczęściej popełniamy w pielęgnacji twarzy. I dlaczego ten temat jest taki ważny? No, my oczywiście wszyscy dbamy o siebie, prawda, i mężczyźni, i kobiety. I jakiś tam rytuał naszej pielęgnacji też mamy dla siebie opracowany, prawda? I nam się wydaje, że no, w większości nam się wydaje, że pielęgnacja to głównie składa się z tego, żeby czymś można było zmyć twarz, prawda? Czymś ewentualnie stonizować, dobrze, jeżeli stonizować, niektórzy tego nie używają, tak? I krem. I często zadaję pytanie, kobietom głównie, jak myślicie, co jest najważniejszego w pielęgnacji twarzy? I praktycznie zawsze słyszę taką odpowiedź, że najważniejsze jest to, jaki krem nakładamy. No i po części to jest prawda, bo oczywiście chcemy, żeby krem spełniał wszystko, o czym nam pisze producent, prawda? A obiecuje zawsze bardzo dużo i najczęściej będzie wykładał nam zmarszczki i będzie walczył z przebarwieniami i tak dalej, i tak dalej. I oczekujemy czasami od kremu bardzo dużo. I tak naprawdę nie zastanawiamy się nad tym, na wszystkich etapach naszej pielęgnacji, bo krem nie jest pierwszym etapem pielęgnacji, nie jest nawet drugim etapem pielęgnacji, prawda? I więc, żeby dojść do kremu, to powinniśmy też wykonać pewne kroki, prawda? I te kroki składają się z kilku etapów. I większość kobiet myśli, że sama pielęgnacja, tak jak ja już powiedziałam, nie jest na tyle ważna. Najważniejsze to, co już nakładamy i to, co zostaje, znaczy nakładamy w efekcie końcowym i to, co zostaje na naszej twarzy. Bo często słyszałam coś takiego, nawet kiedyś od fryzjerki usłyszałam taką rzecz, że nieważne jakim szamponem myjemy włosy, najważniejsza jest odżywka, ponieważ szampon to jest taki produkt, który krótko zostaje na włosach, tak? No ile tam, 2-3 minuty i za chwilę my zmywamy, prawda? Więc powiedziałam, że nie jest to takie ważne. Ja później tak sobie myślałam, no, ja się nie zgodziłam z taką filozofią, bo jeżeli tak to jest, no, na mój rozum, tak, jeżeli tak to jest, to po co w takim razie szampony, różne szampony, które dzielą się na różne typy włosów, tak, prawda, bo mamy i do suchych, i do zniszczonych, do przetłuszczających się, prawda, do szampony przeciwupierzowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to po co w takim razie my tego wszystkiego używamy, bo możemy zmyć, umyć włosy zwykłym szamponem i nałożyć odżywkę i tam też jak tam chwilę, parę chwil potrzymać i zmyć. Więc ja z tym się nie zgodziłam.
Ja tak próbuję po prostu wytłumaczyć w tej chwili, żebyście mogli mnie zrozumieć, dlaczego te wszystkie etapy pielęgnacji są bardzo ważne. I że nie tylko krem, czy serum, czy krem pod oczy stanowią takie, no, stanowią najważniejsze etapy w naszej pielęgnacji. Więc i dlatego dałam taki przykład z włosami. I wracając do naszej pielęgnacji, do tych błędów, które popełniamy, z czasem my się dziwimy, dlaczego na naszej twarzy pojawiają się różne problemy. My się dziwimy też, że krem, za który zapłaciliśmy spore pieniądze, tak jakby nie działa, że producent nam obiecuje bardzo dużo, a ten krem, no, czy jest, czy nie ma go, czy może nawet lepiej było przed tym kremem, więc no, tak jakby nie zaspokaja nasze oczekiwania. I to wszystko jest związane z nieprawidłową pielęgnacją. I to, że my się starzejemy, a starzejemy się, no wiadomo, nie tylko z tego powodu, że wiek, tak, że mamy odpowiedni wiek i to jest najważniejszym takim czynnikiem. My się starzejemy z różnych powodów, do tego się przyczynia bardzo dużo różnych czynników. Ja kiedyś czytałam książkę, to chyba była autorka z Azji, już nie pamiętam, ale ona mówiła, że nie powinniśmy mieć zmarszczek do 60 roku życia. Nie powinniśmy. A jak wygląda to, to wiecie, prawda, jak wygląda sytuacja. I zmienię slajd, żeby to trochę coś się działo. Tak, właśnie. I błędy, które popełniamy i potem nasza skóra tak jakby no, jest wdzięczna nam absolutnie za wszystko, co my z nią zrobimy. Czy jak dobre rzeczy, tak i złe, tak? I czy robimy ten makijaż w biegu i robimy te w parę minut, czy nieprawidłowe preparaty kupujemy dla swojej skóry. Właśnie brak toniku, źle dobrane kremy, kolejność nakładania, albo nawet nie wiemy, kiedy nakładać serum, krem na noc, czy krem na dzień, czym się różnią te kremy. Czy w ogóle trzeba używać kremów z filtrem, czy trzeba włożyć w swoje paluszki i powyciskać za skórniki, czy używamy peelingów, czy nie używamy i w ogóle jaką rolę odgrywają peelingi w naszym życiu i czy w ogóle nam są potrzebne i używamy kremów pod oczy, czy nie używamy i no oczywiście jeszcze do tego wszystkiego dochodzi tryb życia, stresy i tak dalej. I nie będę dzisiaj się skupiać na tym, że mieszkamy w dużych miastach i stresy przyczyniają się do tego i tryb życia, odżywianie i tak dalej. Wszystko na ten temat już wiecie. Tak, tak mi się wydaje, bo przecież ciągle o tym się mówi i wszędzie o tym się mówi. I to, że my mieszkamy w dużych miastach i to, że ciągle nas stres dopada, no to nawet nasz organizm już do tego jest przyzwyczajony. Wydaje mi się, że nawet jest odporny na to, bo daj nam chwilę spokoju, relaksu albo wywieź nas gdzieś w ekologiczne miejsce, to dopiero będzie stres dla naszego organizmu, to dopiero będzie stres dla naszej skóry i ogólnie dla całego organizmu, tak? Więc nie wiadomo, jak zareagujemy na te zmiany. Więc wydaje mi się, z tym stresem jest tak, że po prostu odporniliśmy się już na wiele rzeczy. Ale
To, że w tym stresie, w dużych miastach, po prostu powinniśmy pamiętać o niektórych rzeczach i trzymać się tego i wiedzieć, no, po prostu mieć tą świadomość, że coś się dzieje z naszym organizmem, wiedzieć o tym, jak się starzejemy. Czy w ogóle jak się zmienia nasza skóra, bo to, że my się starzejemy i nam się pojawiają zmarszczki, to nie tylko to. Pojawiają się przebarwienia, pojawiają się zaskórniki i to zaskórniki pojawiają się w takim wieku, w którym wydawałoby się, że już nie powinno być, prawda, bo zaskórniki czy skóra trądzikowa to raczej jest to wszystko dla młodzieży, a jak się okazuje, nie, i w wieku 40 lat można dostać zaskórników takich, że nie wiadomo jak z tym wszystkim radzić sobie. I skóra nam zaczyna w niektórych, znaczy pajączki nam się pojawiają, tak? Czyli tak płytko unaczyniona skóra, prawidłowo mówiąc, tak? I z tym wszystkim to trzeba walczyć, bo to wszystko nas nie piększa, prawda? Tylko pogarsza ten stan i patrzymy na siebie w lustro i nie podoba się nam to, co widzimy. No a jak się starzejemy, no to też widzimy to na co dzień w lustrze, tak? Nawet popatrzcie na slajd. Po lewej strony owal twarzy jest takim trójkątem podniesiony, wszystko podniesione jest do góry, czyli literka V. Skórę mamy sprężystą, nie mamy podwójnego podbródka, nic nam tutaj nie wisi, a w pewnym wieku, ja mówię w pewnym wieku, bo no, to jest taki wiek, ciężko powiedzieć, czy w 35 lat możemy mieć odwrócony owal, tak, czyli literka V będzie do góry nogami, czy to będzie w wieku 60 lat. To wszystko, na to wszystko składa się bardzo dużo różnych innych czynników, ale możecie pomóc swoim dzieciom, kobiety, które mają córek, już mogą pomagać i nie przeszkadzać im w dbaniu o siebie, wręcz przeciwnie, nauczyć jak prawidłowo dbać o siebie i na co trzeba zwracać uwagę, żeby no, jak najdłużej kobieta wyglądała młodziej. Nawet my w dzisiejszych czasach, osoby dorosłe, wyglądamy trochę lepiej niż wyglądali w tym wieku nasze mamy, prawda? To też bardzo dużo no, w tym się pozmieniało. No dobra, pielęgnacja twarzy. Znaczy tak, mamy ogólnie, mamy pielęgnację twarzy europejską, azjatycką i pomiędzy nimi jest pielęgnacja Tiande. I dlaczego tak jest? Dlatego, że pielęgnacja europejska składa się z trzech etapów. To jest jakiś środek oczyszczający, mleczko czy płyn micelarny, to jest tonik i krem. I to wszystko. Kobiety europejskie no, bardzo mało zwracają uwagę na to, w jaki sposób powinny siebie dbać. I pielęgnacja azjatycka, ona się składa z 10 kroków. Z 10 kroków. Ja uważam, że dla nas, my będziemy się nazywać Europejkami, prawda? Dla nas 10 kroków, dla naszej cery, a nasza cera różni się od cery Azjatek, dla nas 10 kroków jest za dużo i no, uważam, że niepotrzebne aż tyle.
Ale nasze pielęgnacje, pielęgnacje Ciandy składa się z takich pięciu najważniejszych kroków. Te pięć kroków będą troszkę rozbudowane, bo przecież nie na co dzień używamy na przykład masek, prawda? Więc tutaj jakby będą, no, w niektórych dniach to będzie troszkę taka rozszerzona pielęgnacja. I nasza pięciostopniowa pielęgnacja to będzie się składać z podwójnego zmywania makijażu, z peelingu, masażu i masek, z tonizacji, serum i nawilżenia. I o każdych tych etapach my dzisiaj porozmawiamy. Owszem, będą przykłady naszych kosmetyków, ale nie będziemy konkretnie dzisiaj skupiać się na konkretnie jakiejś serii, konkretnie na jakimś produkcie, ale owszem, co nieco powiem, dlaczego akurat polecam to. To wszystko o tym oczywiście będziemy rozmawiać. Będziemy też mówić, na jakie kremy trzeba zwrócić uwagę, jak kremy się dzielą, i znaczy to już w etapie nawilżania skóry, ale zacznijmy najpierw od podwójnego zmywania makijażu. Dlaczego jest podwójne zmywanie makijażu? Dlaczego jest takie ważne? I powiem Wam, że jeżeli pamiętacie, to na początku naszego dzisiejszego webinaru ja mówiłam, że kiedy pytam kobiet, który etap pielęgnacji jest najważniejszy, większość kobiet mnie mówi, że nawilżanie. I powiem, że nawilżanie nie jest najważniejszym etapem w pielęgnacji twarzy. Krem nie jest najważniejszym etapem pielęgnacji twarzy. Najważniejsze jest podwójne zmywanie makijażu. To jest pierwszy taki etap najważniejszy. Potem jeszcze powiem, jaki jest drugi najważniejszy etap, który walczy ze starzeniem skóry. Więc co to znaczy podwójne zmywanie makijażu i dlaczego ma być podwójnym zmywanie makijażu? Dlatego, że my na naszej twarzy w ciągu dnia nosimy absolutnie wszystko. Taki ciężar nasza skóra ma na sobie. Wszystkie czynniki zewnętrzne, lój, brud, tłuszcz, wszystko, co tylko może, wszystko osiada. Do tego jeszcze dochodzą kosmetyki. I dobrze, że my się malujemy i nawet polecam, bo wiem, że niektóre panie się nie malują. Znaczy nie malują, no, nie używają podkładu i mówią, że podkład, no, mają swoje tam wersje, że niby zapycha, niby ciężko, no, różnie, różne można usłyszeć na ten temat. Ja powiem, że kobiety powinny nosić podkład na swojej twarzy, mogą oczy nie malować, choć uważam, że jak to nie machnąć rzęsy, nie zrobić bardziej wyraziste oko, skoro jesteśmy kobietami, to więc trzeba co nieco na swoją twarz położyć. Tak samo podkreślić usta, jak moja babcia mówiła, róż, tusz i szminka, to są najważniejsze kosmetyki kolorowe dla kobiety, więc to ja też uważam, że musi być obowiązkowo. I jeżeli kobiety nie używają podkładu, nie używają pudrów, a w dzisiejszych czasach praktycznie każdy podkład, każdy pudr ma filtr przeciwsłoneczny, to są większe narażone na starzenie skóry. Podkład dla kobiety służy jako kołderka dla naszej skóry. Jest jak ubranie dla naszego ciała. My przecież bez ubrania nie wychodzimy, prawda? Ja już nie mówię, no, chciałam powiedzieć trochę inaczej, już nie będę taka. Ubranie zakładamy na siebie, prawda, żeby chronić swoje ciało, żeby nam nie było zimno,
prawda, żeby nas nie przywiała, żeby się nie przeziębić, żeby się nie oparzyć i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle nie wypada po prostu wyjść nagim na dwór, prawda? No chyba z tym się zgodzicie. Więc to samo jest z naszą twarzą. No, nie wypada. Po prostu trzeba położyć podkład i mamy fantastyczne kremy tonizujące, czy kremy BB, które no, zalewają się z naszą skórą, ale jednocześnie chronią. No dobra, zaczęłam jakoś tak od końca. I podwójne zmywanie makijażu polega na tym, żeby ten tłuszcz, brud, który jest na naszej twarzy, musimy go zmyć czymś tłustym. On się nie zmyje żelem, absolutnie, więc nie wybieramy produktu do twarzy jako żel, taki jako pierwszy produkt. I nieważne, czy mamy skórę trądzikową, czy mamy skórę suchą, czy mamy skórę dojrzałą, czy mamy skórę młodą. To jest nieważne. Ważne jest to, żeby produkt był tłusty. I nawet kobiety, które nie używają podkładu, tak samo, żeby zmyć cały ten brud, który jest na twarzy, który osiada w ciągu dnia, on musi być zmyty po prostu czymś tłustym. I ten tłusty będzie na przykład płyn, locjon do demakijażu oczu Intop, na przykład. To, że on jest do demakijażu oczu, nie oznacza, że on nie będzie dobrym do zmycia całej twarzy. To, że to jest produkt serii młodzieżowej, to wcale nie oznacza, że kobieta w wieku 60 lat nie może użyć tego preparatu. To, co te produkty, które ja dzisiaj pokazuję, to są takie produkty przykładowe, bo oczywiście możecie wybrać każdy inny płyn, czy mleczko, tak, bo ono też ma tłustą konsystencję. Najważniejsze, żeby to było coś tłustego, coś, co rozpuściłoby brud na, i kosmetyki na naszej twarzy. Więc to może być ten produkt, bo, no bo świetnie radzi sobie z tuszem, z kolorowymi kosmetykami, nie ma efektu pandy, co mi się podoba. Bardzo fajne składniki, popatrzcie, bo tu jest i wyciąg z chmielu, i wyciąg z rumianku, który jest takim bardzo dobrym, łagodzącym składnikiem i jeden i drugi. Wyciąg kasztanowca, a kasztanowiec świetnie pomaga w wzmocnieniu naczynek krwionośnych. Jest wyciąg soczara, oczar działa bardzo fajnie, przeciwzapalnie, wygładzający i przeciwzmarszczkowo. Jest wyciąg z rozmarynu, jest alantoina, która łagodzi wszystkie podrażnienia. Także składniki są bardzo dobre, co też jest fajne, że w prawie 95% to jest produkt naturalny. Więc jako przykład może być taki płyn. Może być nasz fajny płyn micelarny, który, nowość, który jest fitokompleksem z serii Spa Technology, jak najbardziej, prawda? Też jako przykład może być, bo jest takim preparatem bardzo delikatnym. Micele, które uciekły, rozpuszczają kolorowe kosmetyki i dokładnie oczyszczają naszą twarz, plus do tego jest jeszcze fitokompleks i też składniki no, bardzo podobne do preparatów serii Intop, bo to jest i chmiel, i rumianek, i kasztanowiec, oliwa z oliwek, która działa nawilżająco. I tymianek, który łagodzi też wszystkie podrażnienia. Kosmetyk bardzo dobrze walczy sobie ze wszystkimi
zanieczyszczeniami, nie tylko z kolorowymi kosmetykami, ale też, tak jak powiedziałam, kobiety, które się nie malują, też dobrze oczyszcza z brudu. Bardzo ważna taka rzecz ze wszystkimi płynami micelarnymi, z naszymi i z drogeryjnymi i aptecznymi, jest taka, że absolutnie każdy płyn micelarny musi być zmyty wodą. Nie powinniśmy tego produktu zostawić na swojej twarzy. I to jest taka bardzo ważna rzecz. Ja wiem, że dużo kobiet popełnia ten błąd, że zmywając twarz płynem micelarnym, czyli wacik plus płyn micelarny, zostawiają go na twarzy i nawet, bo myślą, że skoro on zastępuje nam tonik, jeszcze tonik jako taki etap oczyszczający, tak, absolutnie nie muszą używać już później toniku. Jest bardzo ważna rzecz, że każdy tłusty produkt musi być zmyty wodą. Pamiętajcie o tym. I drugi etap w tym pierwszym, znaczy, no tak, drugi produkt w tym pierwszym etapie oczyszczania jest żel. I tutaj też to może być żel Intop, to może być żel z Spa Technology. Tam mam chyba trzy takich żeli, które świetnie sobie radzą, nie wysuszają skórę, co jest najważniejsze. I już nie będę teraz grzebać w pamięci, mamy sporo żeli oczyszczających, więc można sobie dobrać odpowiedni. Dlaczego służy żel? Żel służy po to, żeby jakby domyć, doczyścić naszą twarz, tak? Zakończyć twarz myciem wody, tak? Bo płyn micelarny, tak jak powiedziałam, musi być zmyty i oczyszcza nasze pory, żeby nie mieć zaskórników. A tak jak mówiłam, no już na samym początku, mieszkamy w dużych miastach, stresy, kosmetyki i tak dalej, już nie będę tego wszystkiego wymieniać na nowo, to wszystko powoduje, że nam pory się zapychają. Więc żeby tego problemu nie było, my używamy żelu. I może być właśnie ten żel Intop, ma też bardzo fajny składniki. Tutaj wyciąg aloesus, wyciąg z alwii, szalwii, przepraszam, z rumianku, kwas salicylowy, pantenol i allantoina. Bardzo mi się podoba to, że jest tutaj kwas salicylowy. Kwas salicylowy oczyszcza pory. Kwas salicylowy nawilża skórę. Kwas salicylowy działa. Można odnieść go, znaczy można, trzeba go odnieść do kwasów BH, bo są kwasy AH i BH, czyli kwasy, które działają na powierzchnię naszej skóry i kwasy, które działają głęboko w naszej skórze. Więc ten kwas salicylowy działa głęboko w naszej skórze, więc oczyszcza naszą skórę. Tam. Na chwilę u mnie obraz się zawiesił. Dajcie znać, czy wszystko jest w porządku, czy mnie dobrze słyszycie. I czy mnie dobrze widać, czy działa wszystko. Ok, dziękuję. Dobra, no to w takim razie idziemy dalej. Więc no i pantenol i allantoina tutaj działają bardzo łagodnie na naszą skórę. Dalej, po tym jak oczyszczyliśmy twarz, ten pierwszy etap zakończyliśmy i który składa się z dwóch etapów, jest ten trzeci, tak, drugi, tak, etap, nie, czekajcie, drugi, no dobra, nie, zaraz ja tutaj wrócę jeszcze, co między
oczyszczaniem i tonikiem może być. Tonik. Tonik musi być koniecznie, to w ogóle no, nie powinniśmy w ogóle dyskutować za bardzo na ten temat, ale oczywiście będę mówić, dlatego że powinniście donieść informacje do naszych potencjalnych klientów, do potencjalnych dystrybutorów, zrozumieć też dla siebie, po co w ogóle jest potrzebny tonik. Tonik nie tylko przywraca pH naszej skóry, to na pewno o tym już nieraz mówiłyście, nieraz słyszeliście, tak? Tonik, tak jakby, ponieważ zakończyliśmy mycie twarzy wodą, a po wodzie no, skóra będzie wysuszona na pewno, więc powinniśmy przywrócić pH naszej skóry. To jest taka pierwsza rzecz, która powinna być nałożona na naszą skórę po wodzie. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, najważniejsza, jest taka, że kosmetyki, które będziemy potem nakładać, bez toniku w 100% się nie wchłonią. Wchłoną się tylko 30%. Więc zadajcie sobie pytanie, czy chcemy wyrzucić pieniądze do kosza, bo za kremy przecież trzeba zapłacić, prawda? I my oczekujemy od tych kremów, że ten krem będzie działać tak, jak pisze producent, prawda? Więc kiedy ktoś do was mówi, że ten krem nie działa, to zapytajcie tą osobę, jak ona dba o siebie, jak wygląda jej pielęgnacja. Albo nawet sprzedając kosmetyk, krem, tak, nie sprzedawajcie samego kremu, bo to nie ma sensu. Tak, musi być cała pielęgnacja, więc musicie to wytłumaczyć. No i oczywiście musicie to sprawdzić na sobie, bo mówić komuś o tym, że coś jest cudownego, a wy tego nie używacie, bo pierwsze co, oczywiście patrząc na kogoś, kto poleca, obiecuje, to nam się chce też no, wyglądać, prawda? Dobrze, my też chcemy pozbyć się kosmetyku, pozbyć się różnych problemów. I tonik musi być zawsze. Dalej, tonik, nasze toniki różnią się od innych toników, od toników drogeryjnych, toników aptecznych. Różnią się składem, różnią się przede wszystkim konsystencją i jeżeli używacie toniku, to na pewno zauważyliście, że nasze toniki mają taką jakby no, ciut gęstszą konsystencję, taką, to nie jest woda, mają taką jakby lekko galerowatą konsystencję. I tonik można też używać na różne sposoby. Tonik może być taką kąpielą dla naszej skóry. I tonikiem można bardzo dobrze nawilżyć skórę. I jeżeli macie skórę przesuszoną, a teraz na pewno ją macie, dlatego że siedzicie w domu, dlatego że centralne ogrzewanie niekoniecznie dobrze działa na naszą skórę, albo długo siedzieliście, bo teraz już trochę cieplej się robi, to też jest inaczej. I zanim nasza skóra złapie słońce, zanim my jakby no, przyzwyczajimy się do wiosny, lata i tak dalej, to trochę minie, a naszą skórę trzeba przygotować. I skóra jest przesuszona. Więc bardzo taki prosty sposób na nawilżenie skóry, taki jak widzicie teraz na slajdzie, czyli robimy taką kąpiel, bierzemy duże gaziki, takie gaziki można kupić, są takie
Niezbyt duże, takie kwadratowe, można kupić za grosze w aptece, ta całą paczuszkę i wystarczy tam 3-4, żeby dobrze nawilżyć, spryskać i wtedy rozłożyć jako maseczkę na swoją skórę. Wystarczy potrzebne 10-15 minut, żeby swoją skórę bardzo dobrze nawilżyć. Nasze toniki są rewelacyjne, absolutnie. No, każdy, który nam się podoba, no niech będzie serii Fukoidan. Tak, absolutnie każdy bardzo dobrze się sprawdzi na skórze. Praktycznie każdy tonik jest w 100% naturalny. I tonik działa jako, no tak jak powiedziałam, jako esencja. I absolutnie nie polecam mówić i nie mówcie, że tonik jest takim etapem oczyszczającym. Może tak to jest. Może, ale nie u nas, bo tonik jest etapem nawilżającym, tonik jest etapem przygotowującym naszą skórę do wchłaniania innych kosmetyków. I to trzeba zapamiętać. A to, że on przywraca pH, tam nawilży i tak dalej, to owszem, tak, to wszystko jest. Tylko traktujemy tonik jako taki już kosmetyk poprawiający wygląd naszej skóry. To już nie jest produkt, który zostaje krótko na naszej skórze, który my wymywamy, tak? Nie. I jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Nauczcie się tonik nakładać paluszkami. Nie nakładamy wacikiem, czyli nie jak z przyzwyczajenia, tak, że wacik, wylewamy na wacik tonik i przecieramy naszą twarz. Szkoda produktu, bo nasze toniki też nie kosztują 2 zł, prawda? I chciałoby się, żeby jak najwięcej nasza skóra zyskała, więc robimy to tak na dłoń, potem rozprowadzamy i wklepujemy, dotykamy naszą twarz, czyli tak jak wodą, to robimy z twarzą. Dlaczego nie używamy wacików? Dlatego, że tak jak powiedziałam, szkoda produktów, bo większość tego produktu, a on jeszcze ma taką galerowatą konsystencję, zostaje w środku i po prostu potem to idzie do kosza. I przy nakładaniu wacików, znaczy wacikami przecierania twarzy, to po pierwsze skóra się rozciąga, po drugie to jest takie nieprzyjemne uczucie, ciągniecie ją, tak? Ona bardziej się podrażnia i powstają takie mikro uszkodzenia skóry, więc nie róbcie takich rzeczy. Dobra, kolejny etap. Peeling. Peeling. I to jest jeszcze jeden produkt, który jest takim etapem, takim produktem najważniejszym w odmładzaniu naszej skóry. Jeszcze raz powtórzę Wam, że nie krem, krem jako dodatek do tego wszystkiego, a demakijaż, który się składa z dwóch etapów, tak? Peeling, tonik, na który musimy zwrócić uwagę. Dlatego mówimy dzisiaj o takiej, o prawidłowej pielęgnacji twarzy. Dlaczego peeling? Dlaczego peeling? No, wiecie o tym, że nasza skóra ciągle się złuszcza, regeneruje i nawet jeżeli my nic nie robimy ze swoją skórą, ona i tak zaczyna się złuszczeć. I my to widzimy wtedy, kiedy powstają jakieś łuski, czy na przynosie jakaś sucha plamka się pojawiła, czy na policzku sucha plamka się pojawiła, czy mamy drapać, ona jeszcze bardziej się rozchodzi, czy na czole coś się pojawia. Skóra nam daje znać, że w taki sposób ona się oczyszcza i trzeba jej pomagać. Ale wtedy, kiedy ona daje nam znać, to już jest tak naprawdę za późno, bo powinniśmy o tym pamiętać i zawsze na czas robić sobie peeling. I w ogóle peeling traktować jako produkt,
którym jest produktem przeciwzmarszczkowym i produktem najważniejszym, po prostu najważniejszy produkt w odmładzaniu naszej skóry. Nie krem, tylko peeling. I to powinniście zapamiętać. Dalej, peeling w Tiandę jest peelingiem enzymatycznym. Mamy bardzo dużo peelingów i to są peelingi enzymatyczne. I różnią się peelingi enzymatyczne od innych peelingów tym, że w bezpieczny sposób ścierają martwe naskórek, nie uszkodzają. I jeżeli używamy takich drobnoziarnistych czy gruboziarnistych peelingów, to może nam się wydaje, że żadnych uszkodzeń my nie widzimy na naszej twarzy, ale jeżeli zobaczymy to pod mikroskopem, to na pewno można zauważyć uszkodzenia. Peeling nam jest też potrzebny po to, żeby pozbyć się martwego naskórku, żeby pozbyć się niedoskonałości, żeby pozbyć się przebarwień, które są na naszej twarzy. I w młodym wieku to wszystko odbywa się fajnie, szybko i w ciągu 28 dni, tak jakby no, skóra sama się złuszczyła i sama się zregenerowała i wszystko jest w porządku. Ale z wiekiem to jest coraz trudniej i im więcej mamy lat, tym ten proces jest bardziej rozciągnięty i wtedy jest coraz trudniej. I tutaj jest, znaczy też, żeby mogliście sobie wyobrazić taką rzecz, dlaczego jest peeling ważny. Wytłumaczę, bo my, nam się wydaje, że na przykład, nam się wydaje, że my mamy suchą skórę i nakładamy na siebie krem, jeden, drugi, trzeci, kupujemy, nam ciągle coś nie pomaga, używamy już jakiś tam, nie wiem, olejów na przykład, tak, bo wszystkiego nam się okazuje, że jest mało i my smarujemy. I to jest podobne, wiecie do czego? To jest podobne do kanapki z masłem, którą zostawiliście po śniadaniu. Nie zjedliście na śniadanie kanapki z masłem, tak? Wiecie, jak jest kanapka, wygląda kanapka posmarowana masłem, jak ona będzie wyglądać wieczorem, tak? Czy ktoś by z Was chciał zjeść tę kanapkę wieczorem, taką wyschniętą, takie masło, które wygląda dla... No, nie chciałoby się, prawda? Lepiej zrobić coś innego i świeżego. To samo jest z naszą skórą. Tak samo my na tą suchą skórę, na suchy chleb nakładamy to masło, czekamy, aż ta nasza skóra się nawilże. Nic się nie dzieje, nic się nie nawilża. I nasza skóra pod mikroskopem, niezłuszczona, wygląda w taki sposób. I żeby była różowa, żeby była gładka, żeby była pozbawiona zmarszczek, to musi być cały czas peelingowana. Cały czas. A peelingów, tak jak powiedziałam, u nas jest bardzo dużo. I można wybrać dowolny i absolutnie każdy będzie dobry peeling. I jeszcze bardzo ważna rzecz. Ja bym proponowała nasze peelingi używać codziennie. Wiem, że możecie powiedzieć, że gdzie tam dwa razy, dobrze, jeżeli dwa razy w tygodniu użyjecie. Okej, może i tak, ale każda teoria jest dobra, ale ja powiem, że za tyle lat, ile ja pracuję w Tiandę i tyle, ile polecam i kto używa tak, jak polecam naszej pielęgnacji, wyglądają dobrze. Świetnie wyglądają, nawet powiem, że wyglądają lepiej, a czas idzie, prawda, do przodu, wyglądają lepiej niż wyglądali wcześniej. Używają codziennie peelingów, im skóra się nie rozpuściła i jest na swoim miejscu i wręcz przeciwnie, wygląda bardzo dobrze, promiennie, świeżo, młodo. Ja też używam i
wiem, że nic złego się nie dzieje. Nie dzieje. I pani po 60 od razu odpowiadam na pytanie. I jak najbardziej muszą pielęgnować skórę i codziennie robić sobie peeling. Dlaczego? Dlatego, że tak jak już wspomniałam, peelingi nasze. Ja nie mówię o wszystkich innych peelingach enzymatycznych, tam nie wiem, Rossmanie, w jakiejś innej jeszcze drogerii. Ja mówię o naszych. Są bardzo delikatne. Nic złego nie zrobią skórze. Wręcz przeciwnie, ono będzie zawsze promienna, świeża. I żeby zmyć wszystko, co mamy na swoje, my nosimy przez cały dzień na naszej twarzy, nie wystarczy podwójnego demakijażu. Nie wystarczy. Trzeba do tego jeszcze peeling. Rozumiecie mnie? Więc dałam go tutaj jakby po toniku. Dałam po toniku, ale on może być oczywiście zaraz po oczyszczaniu twarzy. Nie za często po 60, bo w tym wieku 60 lat wszystko jest, proces regeneracji jest spowolniony, więc skórze trzeba pomagać. I to, że pani po 60 będą używać codziennie peelingów, pójdzie tylko na dobre, a kremy będą lepiej się wchłaniać i lepiej będą nawilżać skórę. Tak, wszystko, co umówmy się, po 35 roku życia codziennie. Dobra, idziemy dalej. Tu przykładowo, owszem, jest podana liczba, że przy tłustyce, że 2-3 razy w tygodniu, to tak nie, książkowo, tak, w tygodniu cera normalna, tam 1-2 razy w tygodniu cera sucha, wrażliwa, 1 raz jesień. To książkowo i przykładowo i niby tak powinniście robić, ale wiem, że nawet tego nie robicie, przepraszam, ale tak to jest i ta... Tak, takie są realia, więc nie liczcie tam dla siebie, dzisiaj robiłam, czy tam wczoraj robiłam, oj, nie pamiętam. Po prostu róbcie i tyle. Zadajcie sobie pytanie po prostu, czy chcecie mieć zmarszczki, czy nie chcecie, czy chcecie mieć przebarwienie, czy nie chcecie mieć, czy chcecie dobrze wyglądać, świeże promienie, czy chcecie, żeby krem działał, no to po co rozciągać to i dyskutować na ten temat? Po prostu to działa i już. Firma C&D istnieje nie od wczoraj. Nie ja to pierwsza wymyśliłam, byłam na szkoleniu. Robimy to, firma C&D istnieje sporo lat już w Polsce. Ja jestem w tej firmie od początku, więc... Polecam każdemu i to działa, po prostu. I nie ma czegoś takiego indywidualne czy nieindywidualne. To działa i tyle. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Dalej, masaż i maseczki. Dlaczego jest teraz pokazany masaż i w jaki sposób powinien być? No, dobrze by było, żeby był, tak? I dobrze by było samemu to robić. Ten slajd z maseczkami, to tak naprawdę ja mogłabym wrzucić go na początek, wtedy, kiedy omawiałam podwójne zmywanie makijażu. Bo ten masaż może być przeprowadzony wtedy, kiedy robimy demakijaż. Bo czy robimy to mleczkiem, czy robimy to żelem, to tak samo możemy wykonać sobie taki krótki, 2-3 minutowy masaż. Tutaj nie trzeba też dużo czasu poświęcać na to. Po prostu wtedy, kiedy zmywamy makijaż i cały ten brud, po prostu wykonujemy ruchy, które pokazane tutaj na slajdach i w ten sposób pobudzamy też krążenie. No, same dobre rzeczy. Zmywamy, pobudzamy krążenie,
napinamy naszą skórę, więc nie trzeba też bardzo dużo czasu przy tym. Po prostu trzeba zapamiętać niektóre ruchy, które tutaj pokazane i robić to w prawidłowy sposób. I po prostu potem to zmyć, a zmywamy żel, możemy zmywać naszymi gąbkami, które są fantastyczne, czy te nasze paleczki żółte, tak, czy gąbka koniaku, to też możemy do tego użyć jak najbardziej. No i dobra, i masaż. Możecie też zrobić wtedy, kiedy nakładacie krem odżywczy wieczorem, być może też macie więcej na to czasu, tak? I tak jak powiedziałam, no, dużo czasu nie trzeba. Jeżeli my codziennie wykonujemy te ruchy tam 2-3 minuty, to myślę, że w zupełności wystarczy. A propos peelingów, to peelingi robimy wieczorem, najlepiej wieczorem, tak? Bo skóra też musi przez noc się zregenerować. I oczywiście tak, nie wychodzimy na słońce, dziękuję, tutaj pani Kamila podpowiadła za mnie, dziękuję, tak, dobra, co tutaj czytam jeszcze, co wy do mnie tak, przesuwuje się na słońce, absolutnie nie robimy peelingu, więc robimy wieczorem. Dobra, i no, z masażem myślę, że wszystko jest jasne i nie bójcie się dotykać swojej twarzy. I zasada jest taka, że wtedy, kiedy dotykamy swojej twarzy, coś robimy z nią, tak, czy wykonujemy jakieś ruchy wyglądające jako masaż, to zasada jest prosta. Musi być twarz tłusta, tak? Musi być jakiś kosmetyk, żeby nie na sucho, żeby nie rozciągać. Tak? Bo na przykład naszym mięśniom jest wszystko jedno, czy mamy jakiś kosmetyk na twarzy, czy nie, ale skóra akurat no, jest jej nieobojętnie. Tak? Na sucho my to robimy, czy przy pomocy jakiegoś kosmetyku. Dalej. Kolejny etap, maseczki. Maseczki my codziennie nie robimy. Maseczki mamy w różnych postaciach, mamy je w płachcie, mamy w kremie. To jest już no, wybór, do wyboru, jak się mówi, do koloru. Kto co woli, z maseczkami w kremie jest trochę łatwiej, bo można położyć, zostawić na jakiś czas, prawda, zmyć, czy można na nos posmarować zamiast kremu i też dobrze. I z maseczkami w płachcie jest trochę inaczej, bo najlepiej położyć się, najlepiej się zrelaksować, bo trochę ciężko trzymać. Poza tym wtedy, kiedy trzymamy na twarzy maskę, mięśnie nasze dalej są napięte i nie odpoczywają, więc dobrze byłoby chwilę znaleźć dla siebie, żeby się zrelaksować. Tu akurat wybrałam maseczkę serii Triumf i ja bardzo lubię te maseczki. Dlaczego? Dlatego, że bardzo szybki efekt daje. Te maseczki, bardzo lubię maseczkę upiększającą do twarzy kurację winem, dlatego że zawiera resweratrol, który jest takim no, dosyć mocno przebadanym składnikiem, który działa odmładzająco na naszą twarz, wzmacnia naczynka krwionośne. Tu jest też wyciąg z aloesu, które działa regenerująco, uspokajająco. I też są oligopeptydy. To jest taki bardzo fajny składnik, ja też go lubię i wszystko, co ma końcówkę peptydy, to zapamiętajcie, to wszystko działa przeciwzmarszczkowo. Więc no, chcemy, walczymy z zmarszczkami, tak, to końcówka peptydy, to będzie wiadomo, to znaczy, że
no już działanie będzie takie ciut mocniejsze, tak, czyli przeciwzmarszczkowe, regenerujące, odmładzające. I też bardzo lubię maseczkę oceany Rich. Bardzo ją lubię. To jest maseczka do twarzy z wyciągiem z jeżowca. Dlaczego ja ją lubię? Dlatego, że ona jest, no oczywiście fajna jest przez skład, który ma w sobie. Gdzie tu mamy skład? Mamy tu skład. No, dobra, zacznijmy. Zaraz ja poszukam skład. Boże, przepraszam. Od momentu, czyli jak się nakłada? Ona nie jest w płakcie, ona jest taka, że trzeba ją rozpuścić. Ona jest w proszku, rozpuścić. Odrobinę ciepłej wody zostawić, żeby trochę napęczniała i dopiero wtedy nakładamy na twarz. Możemy ją nałożyć pędzlem, wacikiem, paluszkami, wszystko jedno czym. Można nawet pędzel od kosmetyków kolorowych też przeznaczyć, można kupić. No, naprawdę nie ma problemu z tym. Jest dosyć wydajna, bo jednego opakowania wystarczy na 3 zastosowania. Poczekać, kiedy napęcznieje i wtedy położyć na swoją twarz. I ona działa w taki sposób, że i liftinguje, i regeneruje, i odżywia. I bardzo w niej mi się podoba to, że ona taka jest jakby, no taka niepozorna na pierwsze oko. No taka, to jest tak, że po zmyciu tej maseczki no, twarz wygląda tak, jakby wróciliście ze spa, z jakiegoś odpoczynku, bo rzeczywiście twarz wygląda bardzo, bardzo tak wypoczęto i to mi się w niej podoba. Osoby, które są zabiegane, osoby, mamy z małymi dziećmi, nie trzeba ją trzymać, położyć jej i trzymać tą płachtę na swojej twarzy, tylko można ją położyć i chodzić, tak, robić dalej swoje obowiązki. Ja ją bardzo lubię. No i oczywiście skład. Wyciąg z jeżowca i wyciąg z alg, tam po prostu no, skarbnica wszystkich mikro, makro elementów, no co może być lepiej dla naszej skóry. Ja w ogóle te wszystkie takie produkty z algami wszystkie uwielbiam. I z maseczkami może być coś takiego. Znaczy, możemy zrobić taką kurację, taką intensywną, wtedy, kiedy nam potrzebne takie mocne odmłodzenie. Odmłodzenie, dobrze. No dobra, niech będzie. Mocne odmłodzenie, tak? Chcemy, czy szykujemy się na jakiś wyjazd, wyjście. No, teraz to już nie mamy świąt, ale na przykład przed świętami chcemy bardzo dobrze wyglądać i mamy jakieś tam 2 tygodnie, 10 dni, to wtedy maseczki używamy przez codziennie, przez 2 tygodnie z peelingami, tak, bo nawet jeżeli nie używacie peelingów codziennie, to pamiętajcie, że wtedy, kiedy nakładacie maseczkę, tak, to mój zegar. To przed maseczką zawsze musi być peeling. To jest też taka bardzo ważna zasada. I w kuracji podtrzymującej używamy 2-3 razy w tygodniu. Dalej, serum do twarzy. Serum do twarzy jest ważnym, też ważnym preparatem. Serum to jest taki produkt, który stosujemy w pewnym wieku już na co dzień i dobrze by było na co dzień go stosować, tak? Albo stosujemy go w kurację. I można serum stosować też w młodym wieku, powiedzmy w wieku 27-30 lat.
przez 2 tygodnie, miesiąc. Potem trzeba zrobić przerwę i za jakiś czas powtórzyć. Dlaczego młode osoby też mogą i dlaczego w taki sposób? Dlatego, że no, z różnych powodów nasza skóra cierpi i różnie reaguje, więc czasami trzeba jej pomóc, czasami jest tak, że jednego kremu będzie za mało, trzeba po prostu wzmocnić efekt, więc wtedy używamy produktów takich mocniejszych. A serum na pewno będzie mocniejszym od kremu, dlatego że tutaj są no, silniejsze, silnie skoncentrowane składniki. I bardzo ważna zasada, serum nam kremu nie zastępuje, i o tym trzeba pamiętać. Serum wzmacnia działania kremu i serum nakładamy przed kremem. I tutaj dałam takie serum przykładowe, serum hialuronowy. Uwielbiam ten serum, bardzo go polecam. Mam oczywiście też inne serum, ale akurat ten wybrałam, bo on też jest z serii właśnie Ocean Rich i to serum jest bez parabenów, co jest też bardzo ważne i no i odpowiada tak naprawdę na wszystkie nasze takie jakby problemy ze skórą, czyli od czego nasza skóra się starzeje, prawda? I no i wiadomo, czy tam powiedzmy walczymy z promieniowaniem UV, czy wiek, czy nieprawidłowe pielęgnacje, czy za mało wody pijemy, to wszystko jest i właśnie mamy suchą skórę, to wszystko no jakby pomaga nam z tym wszystkim walczyć właśnie serum. I tak, i składniki mi zaraz tutaj się pokażą. I składniki wycinek z jeżowca. I tutaj oczywiście to jest takie zwierzątko, jeżeli nie wiecie, takie małe. Nikt go nie zabije absolutnie. Jeżowców ściągają z plaż wtedy, kiedy są odpływy. Nikt ich nie zabije, bo akurat takie jeżowce używają się do celów kosmetycznych, a takich, które jedzą, to trzeba nurkowcom bardzo głęboko po nich sięgać. To akurat nie w naszym przypadku. I najważniejsze u jeżowca jest, co jest ikra, bo zawiera bardzo dużo mikro, makro elementów. Jest hialuronan sodu, to jest taki no, odpowiednik kwasu hialuronowego, ale to jest taki składnik, który na pewno o tym wiecie, na pewno już nieraz słyszeliście, który jest zawarty w naszym organizmie, ale z czasem jest go coraz mniej i, no i przez to nasza skóra robi się sucha, starzejemy się i tak dalej. Wyciąg z oczaru, wyciąg, znaczy kompleks z beta-glukanu. Ja bardzo lubię ten składnik. Beta-glukan jest też w serii Fukoidan, jest też w tym serum i za to go bardzo lubię. Dlatego, że beta-glukan jest takim składnikiem, takim regenerującym, przeciwzmarszczkowym i też działa z przebarwieniami. I to jest taki już jakby profesjonalny, poważny składnik. No i jest też trychaloza, która zatrzymuje wilgoć w skórze, no i oczywiście pantenol, jakżeż bez niego. No i jakby kończymy, prawie że kończymy pielęgnację naszej twarzy nawilżaniem skóry. Nawilżanie oczywiście w postaci kremów. Kremy dzielą się na kremy dzienne i kremy nocne. I bardzo ważna rzecz, o której powinniście wiedzieć, pamiętać i doradzać też innym, że na dzień używamy kremów nawilżających,
i kremów takich, no dobrze, jeżeli są z tej samej serii, a jeżeli nie, to głównie w takim prostym składzie nie muszą być kremy mocno odżywcze. W ogóle lepiej, żeby nie, bo kremy odżywcze i regenerujące zostawić na noc. Czyli wszystko, co jest nawilżające, używamy na dzień, wszystko, co jest regenerujące, używamy na dzień. Na noc, przepraszam, tak. I tutaj wzięłam serię z mucyny i to jest taka seria, która jest dla wszystkich. Dałam specjalnie tą serię, bo mogą używać osoby starsze już i osoby młode. Seria jest fantastyczna przez swoją uniwersalność. I przez to, co jest zawarte w mucynie, oczywiście aminokwasy i peptydy. Peptydy, tak jak mówiłam już, działają przeciwzmarszczkowo. Wszystko, co zawiera peptydy, to działa odżywczo, regenerujące dla naszej skóry, tak i odbudowuje nasze komórki. Sacharydy nawilżają, wyglądają skórę, alantoiny i bakteriofagi, które no, działają jak naturalny konserwant. Ślimaki absolutnie nie cierpią przy wydobyciu śluzu, który jest zawarty w kosmetykach, także nie bójcie się, nie przeżywajcie. Za to ich specjalnie hodują. I potem rzucają do takiej, no, jakby to powiedzieć, takiego miejsca. Chciałam powiedzieć pomieszczenia, no, do takiej, no, można powiedzieć, do karuzeli. Oni się kręcą i przez stres powstaje ten śluz, który jest potrzebny, właśnie który jest takim ważnym dla regeneracji naszej skóry. A u ślimaków jest dwa rodzaje śluzu. Jeden śluz, który no, ciągnie się za nimi, kiedy oni idą, tak? To nie ten śluz, a śluz, który powstaje u nich no, z powodu stresu. Ten stres może być z różnych powodów, tak? To ten śluz jest takim śluzem dla nas dobrym i regenerującym. No, to jest taka mała informacja, żeby po prostu wiedzieliście o tym, jak to jest. I drugą serię, którą też taka seria przykładowa, to jest Snake Factor. To już jest taka seria dla dojrzałych osób. Poważna. Nie chciałabym, żeby osoby młode używali serii przeciwzmarszczkowych, mocnych, regenerujących, dlatego że po prostu nie zauważą na swojej twarzy efektów. Nie dlatego, że seria nie działa, nie, tylko po prostu no, wszystko w swoim czasie, tak? Więc jeżeli nie ma zmarszczek, jeżeli nie opada owal twarzy, no to po co sobie robić coś, czego, jakiegoś problemu, który nie istnieje, tak? Jeżeli można ograniczyć się na przykład serią z mucyny, żeby podtrzymać, czyli na przykład serię z fukoidanu, to też uważam, że to jest taka seria bardzo neutralna, czy seria z placentą, to też są serie bardzo neutralne, które mogą używać osoby młode. Natomiast seria z Zhenfei, seria Snake Factor, to są serie już takie no, poważne. I tutaj mamy też dwa kremy do twarzy. Jeden jest na noc, drugi jest na dzień, czyli jeden nawilżający, drugi regenerujący. Mamy tonik świetny i mamy krem pod oczy, który jest wzmocniony o kwas hialuronowy i tutaj jest go nawet więcej niż w tych kremach. I dlaczego? Dlatego, no, wtedy, kiedy będziemy mówić o skupiać się bardziej na seriach, to wtedy już bardziej będę mówić o składnikach kremów pod oczy też, ale teraz tak przejdźmy się, co jest tutaj ważne. Tu mamy olej z węża mamuszy, olej, nie tłuszcz, jest różnica, bo olej jest jakby takim produktem bardziej oczyszczonym i lepiej wchłaniającym się.
bo gdybyśmy na twarz, a na twarzy mamy trochę inną skórę niż na naszych stopach, nie trochę inną, i na naszym ciele, i na dłoniach, więc przepraszam. Więc jeżeli położylibyśmy na naszą twarz, przepraszam, krem z tłuszczem, to pewnie zadziałałby tylko na powierzchni naszej skóry, a olej działa głęboko i przez to, że zawiera kwasy omega-3, które niezbędne i dla naszego organizmu, i dla naszej skóry, więc działają przeciwzmarszczkowo, wtedy działanie też tego kremu będzie o wiele lepsze niż to byłby tylko tłuszcz z węża mamuszy. I ważny też kompleks Anti-Age Brilliant KS68, czyli, no dobra, na pewno mało co mówi ten składnik, ale to jest taki składnik, który działa na poziomie komórkowym. To jest taki składnik, który działa regenerująco, odmładzająco, i no, to jest taki, to można powiedzieć, nawet należy do retinolów, do, może jak to powiedzieć, żeby mogliście zrozumieć w prosty sposób. Pewna dawka retinolu jest właśnie zawarta w tym kompleksie Anti-Age i dlatego działa jakby lekko złuszczająco i regenerująco na naszą skórę. Tu jest też kompleks nawilżający z kwasu hialuronowego i disacharydy glukozy, i też jest witamina E, która jest też takim naturalnym konserwantem dla kremów. No i dobrze, i pójdźmy dalej, bo już jakby trochę czasu nam już trochę nas pogania. Krem, który dostosowuje się do naszej skóry, to jest to, o czym ja mówiłam na samym początku, czyli krem CC. Są też krem BB, DD, teraz są takie modne. No, to jest taki naturalny podkład, krem, z którym nasza skóra fajnie wygląda, ale przy tym też on nie tylko działa jako podkład, ale też jako krem nawilżający, więc to tak jakby, no, dwa w jednym, i pielęgnacja, i odświeżenie. I oczywiście pamiętajcie o tym, żeby używać produktów pod oczy, i nawet osoby młode powinny też dobrać dla siebie kremy nawilżające. Tutaj też jako takie kuracje regenerujące płatki mogą być. Kremów pod oczy też mamy bardzo dużo, i z kremami pod oczy jest tak, że wszystkie kremy przeciwzmarszczkowe używamy wieczorem, a wszystkie kremy liftingujące używamy rano. I przy wyborze tych kremów, no, czytajcie, tak? Bo jeżeli krem liftingujący położycie na noc, pójdziecie spać, to rano nie zawsze, ale możecie liczyć na obrzęki twarzy, bo, no, trochę inaczej działa nasz organizm w nocy, i kremy też, i skóra, i więc lepiej wszystko, co ma nazwę lifting, to wszystko używamy z rana, tak? Więc tutaj jest, no, taka zasada, i o tym pamiętajcie. No i teraz takie szybciutko przelecimy o tym, o czym trzeba pamiętać po prostu na co dzień. Jak prawidłowo aplikować krem pod oczy?
od środka, tak, na zewnątrz, okrążnymi ruchami, tak, wklepać i najlepiej serdecznym paluszkiem, czyli na którym nosimy obrączkę. Dlaczego? Dlatego, że jest no, mniej zużyty i po prostu jest najdelikatniejszy z całej twarzy. Dalej. Dalej. Co robimy źle i czego unikać w myciu twarzy? Nie szorujemy twarz. To jest bardzo ważna rzecz. Delikatnie postępujemy. To jest to, o czym ja mówiłam na samym początku. Szorowanie z wacikiem, to jest szorowanie. Nie robimy tego. Dalej. Nie używamy ręcznika do całego ciała i do twarzy. Dobrze byłoby, jeżeli w ogóle do twarzy był tylko ręcznik papierowy, bo tam najmniej bakterii, jak zostało udowodnione, albo malutki ręczniczek dla swojej twarzy. I już absolutnie, brońcie Pani Boże, używać ręcznika, który jest przeznaczony absolutnie dla wszystkich. Tak, to jest ważna rzecz. Dalej, nie zmywamy twarz gorącą wodą, taką letnią. Dobrze można byłoby zakończyć zimną wodą. Można też kostkami lodu przetrzeć twarz. I nie dotykamy twarzy, nie robimy masażu, nie gnieciemy. Tak, nie dotykamy wtedy, kiedy są ręce brudne i tutaj chodzi głównie nie twarz, kiedy jest brudna, wtedy, kiedy jest raczej pomalowana, tak brudnymi ręcami nie dotykamy. I absolutnie nie używamy mydła dla twarzy, tak, do twarzy. Są na to kosmetyki. No i to byłoby na tyle o naszej pielęgnacji. Mam nadzieję, że jakieś tam wnioski dla siebie dzisiaj zrobicie, żeby no, najlepiej byłoby sprawdzić na sobie całą tą pielęgnację, o której dzisiaj mówiłam, żeby po prostu nie mówić, że nie, to jest nieprawidłowo, albo tak niewskazane, albo gdzieś jest napisane inaczej, albo jeszcze coś. Po prostu, no, ja powiedziałam to, co działa, to, co pracuje i tyle. Oczywiście to, co zrobicie, to tylko i wyłącznie wasza sprawa, jesteście dorosłymi ludźmi. No, a skoro my tutaj spotykamy się po to, żeby czegoś się nauczyć, więc pokazuję i uczę to, co ja stosuję, to, czego stosują już wiele, wiele, wiele osób i to, co już naprawdę działa. Więc po co jakby no, dyskutować z tym, co można byłoby sprawdzić na sobie. To jest moje zdanie. Dobrze. Było mnie z Wami bardzo fajnie. Dziękuję wszystkim. I jeżeli macie do mnie jeszcze jakieś pytania, to ja oczywiście jeszcze jestem, także możecie. Jeszcze chwilę możemy. A jeżeli wszystko było jasne, no to w takim razie po prostu będziemy się żegnać. No dobrze, to widzę, że pytań nie ma. Ja również wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję i dobranoc. Pa, pa.